Którzy w X wieku, XI wieku i wcześniej, nim jeszcze nadeszło tutaj chrześcijaństwo, złatali owymi ziemiami tych, którzy przelewali krew w sposób odbiegający bardzo często od jakichkolwiek norm, ponieważ wojowie to jeszcze nie rycerze. Nie istniał wtedy kodeks rycerski, nie istniał kodeks honorowy, a więc walki, jak zobaczycie za chwilę, odbiegają zupełnie od standardów rycerskich. Chodzi o to, aby wyeliminować przeciwnika jak najszybciej, by osiągnąć zwycięstwo. Nieważne jakim sposobem. Ważne, by jedna z armii stała wtedy, gdy druga będzie już umierać. Dobrze, dobrze, dobrze.
brata, Vito! Zabiłeś właśnie mojego kuzyna! Za jednego z być może najszybszych w tym momencie władających mieczem ludzi. Za chwilę ten jeden wojownik zmierzy się z czterema innymi. Zmierzy się z czterema innymi, którzy otoczą go w tym momencie. Zacieśnią wokół niego mały krąg po to, by pokazać Państwu, jak szybki potrafi być miecz jednego wojownika. Na mój znak uderzą wszyscy cztery w jednym momencie. Ten wojownik ma tylko jeden cios. I tym ciosem musi powalić czterech przeciwników, a nim oni powalą jego. Sztuka ta jest trudna, ponieważ ma naprzeciwko siebie czterech ludzi uzbrojonych w różne rodzaje broni. On ma tylko jeden miecz. Nie ma tarczy, a więc nie ma się czym bronić. Ale na szczęście jest szybki. Jeżeli uda mu się ta sztuka, to mam dla Państwa jedną radę. Wytężcie wzrok, ponieważ często cios jest tak szybki, że prawie niewidoczny. A więc, jak mówiłem, wytężcie wzrok, a być może sztuka uda się i być może zobaczycie, jak ten cios potrafi być szybki. Skupcie się. Jesteś gotów? Moi Państwo, raz jeszcze, wytężcie wzrok, na mój znak czterech wojowników uderzy na jednego, po to byśmy zobaczyli, czy jest w stanie ich pokonać. Gotowi? Moi Państwo, przed Wami najszybszy miecz świata. Tak właśnie wyglądał ten cios. Naprawdę.